Siema ludzie, Michał z tej strony. Witam z Dublina. Niestety zimnego już Dublina, lato się w Irlandii skończyło. Chociaż i tak chwilę było, nie ma co płakać, nie ma co narzekać. Zapraszam dzisiaj na jagnięcinę, kolejną odsłonę mojego ulubionego mięsa, wiecie albo nie. Mianowicie robię coś na styl gulaszu jagnięcego. Proste w zrobieniu. Danie tak zwane jednogarkowe, wrzucam wszystko do garka, ustawiam, żeby się pomału dusiło. Wiem, że w smaku jest po prostu zajebiste. Zapraszam na film, jeżeli się spodoba, zostawcie łapkę w górę, kto nie subskrybuje, kliknijcie subskrypcję i nie przedłużamy, lecimy z tematem. Standardowo cały proces zaczynam od przygotowania sobie wszystkiego, akurat w tym przypadku od warzyw. Cebula, trzy takie średniej wielkości cebule, kroję w takie półplasterki mniej więcej, coś w ten deseń. Dwie marchewki, kroję w kostkę. Mniej więcej równą, nie zawsze się to udaje, ale mniej więcej. To samo z selerem, dosłownie dwie gałązki selera, oczywiście umytego. Coś takiego. I teraz tak, nie pytajcie mnie, co to jest i skąd to mam. To jest czosnek. W sklepie był kupiony, ja go kupiłem, jako normalny, zwykły czosnek. Dopiero jak zabrałem się do niego w domu, oczom mym ukazał się taki, a nie inny egzemplarz. Ogólnie czosnek jak czosnek, tylko smakuje jak czosnek. Chodzi o to, żeby go posiekać, możecie go przetrzeć, zetrzeć na tarce, wycisnąć przez praskę, jak kto uważa. Miał to być zwykły czosnek, a wyszło jak wyszło. Dalej przechodzę do mięsa. Około pół kilo łopatki jagnięcej. W moim przypadku łopatki jagnięcej. Wysypuję to na tackę. Traktuję to solą, pieprzem. I zasypuję to zwykłą pszenną mąką. Około 2 łyżki mąki. I teraz obtaczam całe moje mięso, wszystkie kawałki w miarę dokładnie, żeby każdy kawałek był obtoczony w tej mące. I przechodzę dalej. Garnek głęboki, duży, troszeczkę oliwy, rozgrzewam i na rozgrzaną oliwę wyrzucam moje mięso. Nie za dużo, chodzi o to, żeby to mięso się podsmażyło na tej oliwie. Jak dałbym za dużo, to po prostu temperatura oliwy by spadła i to by zaczęło się dusić, a nie smażyć, a nie o to w tym chodzi. Mięso ma być po prostu obsmażone. Kilka minut. Może się kleić do spodu, ale to za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Na takim etapie, jak jest mięso, w zupełności mi wystarcza. Wyciągam do jakiegoś pojemnika i smażę resztę po kolei. Tak jak widzicie, mówiłem, że wrócę do tego, to się przykleja do spodu, ale nic z tym złego się nie dzieje. To ogólnie nam odpuści za chwilę. Po usmażeniu mięsa dolewam do tego troszeczkę oliwy z powrotem i wrzucam moje warzywa. Wrzucam najpierw cebulę. Cebula puści sok i ta skorupa, która zrobiła się na dnie, zacznie pomału odchodzić. Za chwilę zobaczycie. Do cebuli dorzucam łyżeczkę tymianku suszonego i łyżeczkę suszonego rozmarynu. Jagnięcina, baranina lubią się z rozmarynem i tymiankiem. Mieszam to delikatnie. Widzicie, że to już pomału zaczyna puszczać. To będzie wszystko i tak zalane winem i fajnie mi się to wygotuje. Tutaj już widzicie, że cebula puściła sok, już się lekko podsmażyła, poddusiła i to zaczyna odchodzić. Teraz traktuję to winem. Podkreślę jeszcze raz, bo ostatnio mi ktoś zarzucił, że moja aparycja mówi coś innego. Nie używam wina do picia w domu. Wino używam tylko do gotowania.
Akurat takie kupiłem, czerwone wino dolewam tyle, ile widzicie. Możecie dolać mniej, możecie dolać więcej. Czekam, aż mi się to zagotuje, zawrze to wino. I teraz na tym etapie dorzucam warzywa pod tytułem marchewka, seler. I dopiero teraz dodaję czosnek. Nie podsmażam czosnku na samym początku, żeby nie był gorzki. Mieszam. Ponownie czekam, aż mi to zawrze. I teraz dorzucam moje mięso. Razem z tym sokiem, który jeszcze z niego wyszedł z tego mięsa. Teraz dodaję pomidorki takie z puszki, akurat w moim przypadku koktajlowe, takie akurat kupiłem. Do tego miód. Do tego ponownie sól. Ponownie pieprz. Mieszam delikatnie. Podlewam to jeszcze, akurat ja podlałem wodą, ale możecie podlać bulionem, obojętnie, kurczakowym, wołowym, wieprzowym, jaki kto lubi. Ja podlałem wodą, bo dałem dość dużo wina i takie po prostu lubię. Pokrywka na górę i mi się to dusiło około 2 godzin. Chodzi o to, żeby sprawdzać, żeby w momencie, kiedy mięso jest już prawie gotowe, nie gotowe jeszcze, tylko takie prawie, powiedzmy na 3/4, takie al dente, na tym etapie dodaję pokrojone w kostkę ziemniaki. Z tego względu, że ziemniaki nie potrzebują dłużej jak pół godziny, mięso musi być, tak jak powiedziałem przed chwilą, prawie gotowe. Po dodaniu ziemniaków mieszam to jeszcze raz delikatnie. I ponownie pokrywka na górę i dosłownie na minimalnym ogniu. Wszystkie, cały proces już od momentu wrzucenia mięsa, wszystko na minimalnym ogniu. Teraz po ziemniakach, po dodaniu ziemniaków 30 minut i to musi być gotowe. Mięso jest miękkie, musicie sprawdzić, jeżeli ziemniaki są miękkie, tak jak tutaj w moim przypadku ziemniaki są już zrobione, mięso jest zrobione, wszystko jest gotowe, można by podawać. Ja sobie to jeszcze dodatkowo zagęściłem, już nie pokazuję tego, bo każdy lubi jak lubi. Jeden lubi gęstsze, inny rzadsze i różni ludzie różnie zagęszczają. Mogę wykładać. Ogólnie wygląda to tak, jak widzicie, bardzo fajne i smaczne przede wszystkim danie z jagnięciny. Polecam do placków ziemniaczanych, naprawdę. Mam nadzieję, że skorzystacie. Życzę wszystkim smacznego. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, kliknijcie subskrypcję. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, ludzie, i tymczasem.